Japoński krab pacyficzny to największy stawonóg na świecie. Jest tak wielki, że swymi szczypcami mógłby z łatwością odciąć człowiekowi dłoń. Rozpiętość jego odnóży może osiągać nawet 4 metry, przy czym długość głowotułowia wynosi około 40 cm. Dorosły osobnik waży około 20 kg. Posiada wprawdzie stosunkowo mały głowotułów, ale za to ma imponujące odnóża. Jego najpowszechniejsze ubarwienie to kolor czerwony z białymi plamkami, chociaż są spotkane również osobniki całe czerwone bądź białe. Występuje na dnie Oceanu Spokojnego, niedaleko wschodniej strony archipelagu japońskiego, przeważnie na głębokościach od 200 do 300 metrów, lecz te kraby spotyka się także na głębokościach około 800 metrów. Większość roku kraby te spędzają w oceanie, na brzeg wychodzą jedynie wiosną, aby złożyć swoje jaja, i właśnie o tej porze roku bardzo łatwo można je spotkać na japońskich plażach. Ich młode zaraz po wykluciu wędrują do wody. Nie wiadomo zbyt wiele na temat tych krabów, ponieważ żyją one na dużych głębokościach. Niektórzy badacze twierdzą, że japoński krab pacyficzny dożywa wieku nawet 100 lat, lecz wszystkie te hipotezy nie zostały jeszcze potwierdzone. Ponieważ jest szczególnie starym gatunkiem, jest zaliczany przez naukowców do żywych skamieniałości. To ostatni wciąż żyjący gatunek z rodzaju Macrocheira. Pozostałe gatunki dawno wymarły.